No, witam wszystkich. Właśnie wystartowałem z Pawłem na Red Feeder Force. Taki duży bombasem tak ryczał. Zaraz. Zesję zagramy z Mauserem 8x57. Ale bardziej się nastawimy raczej na miśki i konkurs, który jest. Dobra, ja jestem gotowy. Tu jesteś na tej stronie, tak? A gdzie, ja jestem. gdzie ten byczek wołał? No gdzieś tam chyba koło namiotu. Najpierw ten. Wiesz co, wszedłem dzisiaj do tego, do Maxa, nie? Na miśki. No. No. Czekaj, ty, widzę miśkę. Tak? O. No. Jak ty go minąłeś? Gdzie jest? To chyba czekoladowy. No tutaj na lewo od namiotu w ogóle. Tak? No na tej polanie tu chodzi. Czekoladowy misiek. Zobacz, czy duży. Właśnie tak spotuję, bo chciałbym od razu w niego wygarnąć, nie? Ale czekoladowy to raczej niezbyt, nie? Do 140 kg, daj spokój. Wyszedłem dzisiaj na sesję, nie? I zacząłem, bo namiot tu ściągnąłem. Zacząłem z dolnej leściówki, tu się przeteleportowałem, wiesz, za 4 te porcje kempingowe. I wiesz, miałem 6 miśków polowanych, nie? Tak chodziłem, ale wszystkie poniżej 15. Cholera. Ruszyła się. Na elitę prawdopodobnie. No to do konkursu już nie będzie. No, mówię, wiesz co, ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Nie poluję miśki, nie rzucam je do konkursu, a nie doczytałem, a to później patrzę, że wiesz, wartość polowania musi wynosić 100%, nie? No, to trzeba się mocno postawić. Ale powiem ci, że ten mauzerek mi się strasznie podoba, nie? No mi też. Zarąbista splówka. Jeszcze ta luneta, no kurczę, mam taką samą, tylko mówię, wiesz, moja ma powiększenie 12x50 z tym samym krzyżem i jeszcze redpoint na końcu, więc to już w ogóle jest bajka. Ten krzyż jest zarąbisty w nanocne polowanie, wiesz? Nie wiem, taki fajny, bo on jest, szybko się łapie, tak? Nie? Cholera, na ciało dostała, to trochę, dobra, pójdę za nią i ją podniosę gdzieś tam. A ciekawe, czy padnie po tym. Powiem ci, ciężko, nie? Dzisiaj trafiłem Baribala na ciało, to... No. Poszedł, nie? Poszedł normalnie, wiesz, musiałem go dochodzić. Nie biegłem, to daleko nie uciekł. Ale brunatnego dzisiaj trafiłem na ciało, to powiem ci, położył się po jakichś 100 metrach, nie? 100-200 metrach. No, nie wiem, wiesz, to chyba zależy, w które miejsce w ciele trafił, bo wiesz, z lisami poprawili teraz, że ogon hitpoint, nie? Są poprawione hitpointy, hitboxy, a ostatnio były też aktualizacje jakieś zwierząt, więc... Wiesz... Ogólnie te bugi to są, to daj spokój. Dobra, widzę go, zaraz będę drugi strzał oddawał. Ja tylko łosia widzę jakiegoś. Ja jeszcze widzę właśnie czarnego jasnego. No, to ten sam. Leży. Ty, zwierzęta się zawiesiły, nie uciekają. Strzeliłem i nie uciekają. O, dopiero teraz zaczął uciekać. Ale... Buget. Ale raczej dostał, wiesz? Dzisiaj już drugi raz jak strzelam, wiesz? Ale tylko z tego karabinu, właśnie z tego Mausera. Słuchaj, strzelam w zwierzę, nie? I wiem, że dostało. I nic nie ucieka. Stoją i się gapią po prostu przed siebie, jakby słuchały. Widziałeś tam nową wersję 300? No, widziałem. Ale ekstra wygląda, super. No, ale nie będzie tak szybko w sklepie. Ale ja już widzę, że będzie tysiaka kosztować. Ale w ogóle za Johna jest, wygląda jak nowy sztucer, a nie jak, wiesz... No, wygląda nie jak wszystko. Inny zamek, jak wiesz, inna lufa w ogóle krótsza jest. Masakra, ale mi się super podoba. W porównaniu do tej 300, co jest teraz, to wiesz... No. Nie ma klasa, normalnie premium. No i cena też pewnie będzie premium, mówię ci, 1000 emsów. No na bank, ale wiesz co, ten... Nie będzie od razu w sklepie, to może dadzą z tym, może dadzą z boksem nowym. Z boksem? No, ale właśnie, ja napisałem tam, wiesz, na tym, zapytaj wszystko Petera, nie? No. Bo ja napisałem wcześniej do Eleny, tej Rybik, nie? Tej community manager, czy zamierzają wpisać jakieś inne boksy i czy w Polsce, nie? Jest jakieś podejmowanie współpracy, to wtedy, wiesz, można było podjąć rozmowy z tym CD Projekt, bo oni wszędzie tam, wiesz, wydają te gierki. Ale to napisała mi, że jeszcze wszystkiego nie wiem, porozmawiam z resztą zespołu i dam ci znać, nie?
No, a ten mi nie odpisał tutaj na forum. W ogóle, wiesz jakie jajca? Słuchaj, sprzedałem tego 2013 kot, nie? Słuchaj, koleś go wpisuje, a to Tommy, może go znasz tutaj, nie? Ten Tommy 351, wpisuje to i kot nieaktywny, nie? Nieaktywny. Patrzę sobie na tym activation, nie? Wpisuje kod, wiesz kiedy był użyty? W 2012 roku. A gra była zafoliowana. Rozumiesz to w ogóle? To nie wiem jak to jest możliwe. I co? No nic, dałem mu, wiesz, faktury wszystkie i wiesz, tam na supporcie założyliśmy ticket, nie? No bo, Fez. słuchaj, gierka zafoliowana, wiesz, jakbyś kupił w sklepie gierkę i nagle, wiesz, po prostu kod nieaktywny, bo ktoś go użył 2 lata temu. Wiesz, ja rozumiem, gdyby 2 miesiące temu, ale nie 2 lata temu. Co takie gry w ogóle robią w sklepie, ty mi powiedz. Ty, ale to jakiś przewał. No, a ten misiek mi uciekł, ty, chyba nie dostał w ogóle. A Ja dobra, jakiegoś widzę gościa go. spotkałem. Ale ta Serenka biega. Black Tail'a łania, nie? A, to pełno ich. Ty nie, to jest inny misiek, czekaj, mam czarnego teraz. Ta? No, mam teraz czarnego. Już go spotuję. Ile będzie miał? Ale mało, do 19 punktów. O, a ten drugi chyba leży, poczekaj. Tak, leży. Tak? Na ciało dostał, ale raz, tak? Czy go dostrzeliłeś? O, ten drugi leży, dostał teraz, też w ogniu padł. Czyli dwa miski leżą. Ja żadnego, no. Widzisz, w złą miejscówę poszedłeś. A to 9 dałeś, a ja zawsze o 12, ale o 12 to tam, Tak. wiesz, śmigają po tych, wiesz, bagienkach. No, trzeba by spróbować. Czekaj, bo ta łania jest zbugowana. To z tym numer, to ktoś musiał ukraść Dobra. po prostu, tam wiesz, ten kod. No właśnie, ja tak zastanawiam się z chłopakami, że ten koleś miał dostać bana, nie? Ten co to zrobił. Ten co ma, użył tego kodu. No. Bo ja zamówiłem już teraz Może. wersję 2009-2012, nie? W niedzielę zamówiłem. I liczę na to, że przyjdą teraz i jak wiesz, te mi zajdą, to kupię 2014, a później 2015, a jeszcze gadam z kuzynem, nie? To mi przywiezie z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, nie? Tą Tree Synergy, co tam jest full wypas, nie? O, patrz, na lewe płuco, prawe płuco dostał, nie? Ale 93 kg tylko, więc mówię, dzieciny. O, ale jestem 112. O, wow. Podwyższyłem się normalnie. Nie, sorry, podwyższyłem. Ludzie zaczęli grać. 61 byłem ostatnio. Ogólnie coś powiem ci, zwierzaki są pobugowane straszno. No, na multiplayerze się zdarza. A jak tam kaczuszki wczoraj ci się podobały? Kurczę, latały jak pershingi. Palnąłem tak z 20 może razem do kupy i poszedłem spać. Nie no, wiesz co, ja już wolę teraz polować z tym mauzerkiem na ty, wiesz... Baribala, niedźwiednia niż na kaczuszki. Już mi No. przeszło, wiesz? Wiesz co, ja też wolę sobie z mazurka postrzelać, tylko te kaczki będę musiał i tak dobić, tak czy inaczej. Dwa Najpierw gęsi. tysiące? Wiesz co, te tysiące... Ja jeszcze nie mam 1000 gęsi, ale 1000 kaczek zrobiłem w tydzień, a teraz tych gęsi jakoś mi się nie chce, wiesz, szczerze mówiąc. No. Znaczy ja też na razie przerwę zrobiłem. Teraz muszę dobić lisy, jeszcze mam 51 lisów do zrobienia. Jak zrobię te Chyba lisy, łosia to widzę. wtedy wsiądę na gęsi, a później dopiero na kaczki na Ale spokojnie. mam potężnego byka łosia, mówię ci, 70 punktów może będzie miał. A twój? Klępę ty miałeś, czy co? Nie, A tak. też byka. To ile miał tam? 140? 144 właśnie widzę. Ale no z tą wczoraj krzyżówką to mnie normalnie zaszokowałeś, nie? Że wszedłeś i Dobra. 1,595, tak? No i siódmy w leaderboardach. Ładnie, ładnie. Dziewiąty teraz chyba. Już cię wyprzedzili? No, A już w wiesz końcu co? skończyło. Te konkursy to są te na Easter Egg, to będzie tak, na ptactwo wodne, na To lisy, co? no te konkursy to są z Teraz? wyprzedażami, no to będą na ptactwo, na lisy. Jutro na plactwo? Nie, jutro są na już nie wiedziałeś, w konkursach jest, jutro jest jeleń, mulak, tak, Aha. wirginijski, czarnogniasty i sarna. Aha, wszystko razem do kupy, tak? No, i to jest też multispecies, wielogatunkowy. Ale ja się nawet na to nie napalam, bo to wiesz, szkoda czasu, tak o rekreacyjnie. No, no właśnie 30 chyba. ludzi widziało.
No ja czekam, wiesz, bo teraz odgrzewany kotlet 300, ale podoba mi się strasznie, wiesz, te 9.3 grawerowane dla mnie za ciemna jest. Bok grawerowany taki sobie, a dubeltówkę dostałem, jak emsy kupowałem, nie? Ja z tą dubeltówką to ja do tej pory śmigam na lisy. Ona mi się podobała zawsze. Ja odkąd kupiłem, ta dubeltówka najbardziej. Tak, tak, ale dubeltówka jest najlepiej zrobiona z tych wszystkich grawerów, bo mam zobacz ile grawerunków tam ma, nie? No, a w ogóle jest ten, tak fajnie się z niej celuje, bo jest srebrna i się dobrze, wiesz, ta muszka jest dobrze widoczna. No, wiesz co, może jak pójdziemy tamten, no na płyce serce rozstało, byśmy zrobili jak tam idziesz, nie? No. Czekaj, narysuję ci na mapie. Tu jest obóz kempingowy, nie? I tu może pójdziesz z prawej i to bajarko obejdziemy dookoła. To małe? Nie, razem z tym z tyłu, wiesz? Tak będzie trzeba iść i później jak tam dojdziemy do góry, to pójdziemy na to bajarko, tak, nie? Zobacz. No dobra, dobra. To co, mam iść tam na stronę tego obozu? No, jak chcesz, możesz iść do mnie nawet, nie? Możemy iść razem z jednej strony, mi to wiesz, mi to wsio. Nie, dobra, będziemy po dwóch stronach, tak jak coś będzie, wiesz, biegało, to... Dwa razy w płuco dostał, wiesz? Lewe płuco, prawe płuco. A w biegu. Jednak ten 9.3 to mi leży. A mi też, podoba mi się w ogóle. Znaczy co, nie 9.3, tylko 8. Kurczę, no... Po prostu Mauser, o, tak to nazwijmy po imieniu. Ale wiesz, nie nazwali tego Mauser, bo kasy by trzeba było płacić, nie? Nie, no nazwali K tamten. No K98K, ale wiesz, nie ma tej nazwy firmowej Mauser i tak dalej, nie? Bo to jest kar 98K to był, nie? Karabiner. Karabiner K98K. W ogóle wziąłem za podstawą paczkę amunicji? No tylko jedną, cholera. Jestem ciekaw, jak ja teraz tutaj przejdę, jak to takie głębokie wody. No chyba będzie jakiś przesmyk. Duży, czy po prostu walić ze wszystkiego, co się róża? Do wszystkiego. Nabijasz go? No. Ile już masz? No mało tam, nie wiem. 60 może? No to ja mam jeszcze mnie, chyba 25 jeszcze nawet, nie? Bo jakoś tak z nim nie biegałem specjalnie. Dzisiaj kuźwa, byłem u dentysty, a się nastresowałem, mówię, no nie znoszę, po prostu mam fobię jakąś, nie? Od dziecka. Tak? No. No bo takie historie były, jak byłem mały, to jest spokój. Łobuz byłem taki, dentysty w palce, że tak powiem, ugryzłem, nie? Delikatnie, że od następnej wizyty z metalową nasadką przychodził do mnie. Zdarza się. Każdy się boi czegoś innego, nie? No, widziałem kurczę niedźwiedzia. Gdzieś tam mi mignął. Ale uciekający już? Nie. Dał sobie, tylko że daleko tam, muszę zobaczyć. Jakby co to mów, że masz niedźwiedzia, bo jak ja tu coś będę, ja też będę w próbu, nie? Znaczyłem, o czekaj, dobra, widzę go, tylko muszę sobie podejść, żeby... Okej. ...położyć się. Ja to mam pełno... ...pełno tropów łosi. Ostatnio tu walnąłem dwa ładne byczki, nie wiem czy ci mówiłem, to jest 199 i 207? No i poszedł. Kurczę. Ale dostał. Dostał, ale... Ale uciekł. Ale czemu nie z mazerkę? Za daleko? Daleko był, no. Dupy. Dzisiaj byłem dosypać sobie na rugaru, bo zapomniałem w ogóle o betce na Baribala, nie?
miałem tam 40% ładnie wszystko, przestałem chodzić na kaczki i zerowało mi wszystko, nie? A przestawiłem na Rugeru taką fajną miejscówkę mam na tym niedźwiedzie, nie? Jak mi urośnie do sety, to cię zaproszę. Dobra. No powiem ci, dużo miszków jest w ogóle tam, nie? W porównaniu do Red, do RF-a, to zastanawiamy się, czy w niektórych miejscach nie jest więcej. No może być, bo tam się kręcą, tam jak na te kaczki chodziliśmy, to pełno ich było zawsze. Tylko brakuje mi tam zwierząt, wiesz, mało zwierząt tam jest strasznie. Idę i nic nie widzę, nie? Tylko te kaczki czasami słyszę. Ale tam w ogóle to bagno jest takie, wiesz, nic nie widać, to jest denerwujące. Tam na tym wodolocie, albo wiesz, jak to się nazywa, ta łódka. Cholera bagienna. Wiesz, tam w Ameryce pływają przez te bagna wszystkie, nie? No. Jak na aligatory polują. Takie coś tam powinno być i... Poduszkowiec taki. No coś w tym stylu. Ta łódź wiatrakowa, czy jak tam nazwać. A no to wiem, o co ci chodzi. Zobaczę to w ogóle, do czego strzelałem. Mogę zamiast tej 309 wziąć. I tak jak spartolony strzał. Ja wziąłem Parkera Pythona jeszcze, nie? Będzie z 300 dzisiaj? Dzisiaj albo nie, dzisiaj tak ładnie mi się dobrze polowało, nie? Że poszedłem i dawno nie strzelałem na miśki. Tak, że tak powiem, że się przykładałem do tego, nie? I zawsze uciekały mi. A jak będziesz moją historię, to zobaczysz serce płuca wszystkie. Teraz tak jakoś celowałem, tak bardziej na tą łopatkę chyba. Jakoś pod kątem z tyłu, ale z dołu. No chociaż wpadł, nie, dostał. Dostał na serce płuca. Zobaczymy. To powinien tu leżeć. Ale cię go nie zaliczę do konkursu, nie? Musi w miejscu paść. Trochę podkręcają ślub. Ty, jest. Drop integrity 100%. 100%? Aha, ale harvest value, no. bo uciekał. No. Drop integrity to jest, wiesz, jak masz kaliber, nie? Tak, ale no to... No, zniszczenie trafiają. Przycelowałem w płuco. No lipo. Ale w jedno płuco nie padnie, musi dostać w jedno i w drugie, nie? No właśnie, a to nie ma szans, jak pod kątem tak stał. No tak jak ja tego łosia przed chwilą mówiłem, że wiesz, jak stał, trafiłem go w prawe, a w biegu w lewe. Musiałby stać bokiem centralnie, albo w serce dostać. Albo na sztych. No, ale nie, no na sztych właśnie strzelałem do niego, na sztych. Ale na sztych to jest jak stoi na kulawy, no, ale nie na pełny. No jak stał na sztych, to było ci, wiesz, między nogi, pod bródkę i serce. No jest byk czarnogniastego. W ogóle co się dzieje z The Hunter ostatnio nie tak, nie? Ten Filcak zamówił 2000 emsów, nie złożył dwa razy reklamacji, bo nie dostał i nawet nie odpisali mu, nie? Już ile? Miesiąc? Miesiąc czeka na odpowiedź i nic. Masakra jakaś ostatnio. Ty, ale w ogóle ja też jak kupowałem teraz te emsy, to już dwa razy się spociłem. A ja... Ale przez PayPala. Przez PayPala i ci tak nie przychodziły? No, ja ten. Klikasz, nie? I wiesz, jak tam PayPal daje, że tam zapłacono i odświeża ci, ma tego, Huntera włączyć. No. Czarna strona. I wiesz, znaczy no, Hunter jest tam, nie? Czarno. I nie wskakuje od razu. Dopiero później tam, jak się, wiesz, wylogujesz i zalogujesz i ten, to dopiero tam tego. Ale normalnie się spociłem dwa razy. Wiesz, po 2000 emców kupywałem i... Dlatego teraz, jak wprowadzili te przelewy 24 i dotpy, to jest według mnie lepsza opcja od tego PayPala, nie? Bo pośrednik, a bezpośrednio jak płaci, to jest lepiej. Chyba, że jak tak mamy te karty, nie? Wirtualne, kredytowe, to też już jest tak, szybka transakcja. No, z tej wizji od razu ci odciąga, nie? Ale z PayPalem nigdy nie było problemu, wiesz. I tam od razu jest zaksięgowane w tym, w historii, nie? Tam płacenie jest. Od razu. Tylko, że się od razu nie pojawia na tym. Oni coś schrzanili stąd teraz, z tą stroną. Bo tak samo, patrz, te kaczki, znaczy te gęsi i bałwanki źle pokazuje ten. Pamiętasz, było wcześniej też, jak się wydawało tam gdzieś emsy, to też jakoś źle to pokazywało. No, pamiętam.
coś to tam jest nakrzanione, wiesz, to tam wskakuje, ale no, chwila stresu jest. Chyba pobiegły na ciebie. Co, ten jeleń? Ten byk, no bo go trafiłem, nie, ale tak, też tak kulawy sztych do mnie wyszedł, bo łania w ogóle nie podchodziła z boku. Ale jak dostał z Mazera, to padnie. Zaraz się okaże, że to nie ten jeszcze, czekaj. A dobra, leży. Tak. Czyli to był ten. Z Mausera to pada od razu. No trochę jeszcze przebiegł. No to krótko. Chociaż jak strzeliłem, wiesz co, ostatnio jelenia na hirszu i trafiłem go na żołądek, tam na jelita, to pół lasu poszedł. No właśnie 25 osiągnięć wbiłem, nie? 25 polowanek z Mauserkę. Nie, no to różnie bywa, to jest trochę takie dziwne. Cały czas, ostatnio jak widzę, nie, idę i śmieję się, jak widzę, wiesz, łosia, a za nim dwa baribale idą. I tak sobie wędrują, spacerują sobie, nie? Co tam, że idzie nasze jedzonko z przodu? Etam. Powinno, niech coś wprowadzą w końcu jakieś, nie wiem, wiesz... Kurczę, nie wiem jak to nazwać. Zachowania zwierząt, wiesz, między sobą. Niby realizm, zobacz, że podstawowych zachowań nie ma zwierząt, nie? Behawiorystykę wiesz powinni co? Poprawić. Dobrze by było, jak oni by zrobili te postrzały lepiej. No, ogólnie animacje postrzału też kijowo trochę. Przekoziłkował czy coś, wiesz. Tak? Grałeś tego Deer Huntera 2014 na Androidzie? Kiedyś coś jakiegoś, ale nie pamiętam. Słuchaj, gierka może na telefon, nie? I tam swoje ma, ale animacje ma wszystkie zachowane. Przekoziołkowanie, jak na serce się przewróci, każde zwierzę ma inną animację, wiesz. Że tak powiem, zalegania w ogniu. I tam nie ma czegoś takiego jak w The Hunter, że wiesz, to zwierzę jakoś tak dziwnie, wiesz, spada między sobą, że wbiegł i wie, zatrzymuje się. Wiesz, tutaj jest wiele akurat obszarów dyskusji, wiesz, co oni mają źle, a co mają dobrze tutaj. Powiem ci, że na przykład w Deer Huntera 2005 już bym nie pograł, bo nie będzie, wiesz, sama fizyka i grafika już nie zadowalała. Ja też, jak znalazłem Hunterka naszego, to ten, to tam to już. Pamiętam ci, jak się nadziałem, kupiłem tego Deer Hunter Tournament z 2008 roku, nie? I myślałem, że jeszcze z Atari ma serwery, a się okazało, że wycofana gierka została w ogóle i wiesz, no, tyle pograłem, na singlu tylko, a tam... W tym Deer Hunterze to ograniczenia są, że w jednym polowaniu, wiesz, masz jedno zwierzątko i tak dalej, danego gatunku. Wiesz. To trochę takie nie dla mnie. Cholera, niech stanie. Tego łosia, idę go obudzić. O, zdjąłem łanie, ładnie legła. No w ogóle się fajnie składają, jak ten, po tym Mauserze. Czasami w ogóle jest taka animacja, nie wiem czy zauważyłeś, że jak strzelisz, to ona się odbije od ziemi, tak do góry podskoczy na chwilę. Jak podnosisz? Nie, jak strzelasz, to ona tak w dół i do góry, wiesz, jakby miała sprężyny. Robi tak. Też tak, jakby wiesz, nogi jej się blokowały. Tutaj na tej mapie jest dużo celów do tego Mausera. A byłeś na strzelnicy w ogóle z nim? On ma na 100 metrów tą luletę, nie? Nie wiem, nie byłem na strzelnicy. Na czuł, ja strzelam. No, tak jak ja. Pewnie tak, bo z daleka bardzo fajnie to wchodzi. Zaraz obudzę łosia. Mówisz, że na śpiocha go bierzesz? Aha. Idę na razie śpić, pan bosak. Zobaczymy, jak zareaguje. W ogóle widziałeś, jak naprawili niby ten bóg? Nie, w ogóle go nie widziałem, ale było, że zwierzęta się odzywały podczas snu. Nie spotkałem się jeszcze z tym. Coś było takie, że naprawili to, ale ja się nigdy z tym nie spotkałem. Czy może tak było, jeżeli coś nie przyszło, nie? To mogło tak być.
Chyba, że chodzi o to, że wołał i się kładł spać, albo że wiesz, wabiłeś, szedł do ciebie i nagle w kimę szedł. I też tego nie sprecyzowali dokładnie. Ale się wyłożył fajnie. Wiesz co? Ile to przede mnie? 700? A nie, to... Nie powinienem słyszeć już. W rzeczywistości powinienem, nie? Ale... Tutaj to jest różnie. Raz jest, jak na Hirschfeldem poluję, to będę cię strzał z kilometra, jakby stał obok mnie. A jak pójdę na jakąś inną mapę Whiteheart, to nie będę cię jeszcze, wiesz, z 700 metrów już, tak jak tutaj. To też jest dziwnie. A najbardziej mnie denerwuje się to nieskalibrowanie głośników, nie? Znaczy kalibrowanie. Złe ustawienie. Że ja sobie idę, ty wabisz i ja cię słyszę, wiesz, w prawej słuchawce, a ty wabisz z mojej lewej strony. Tak. A to już jest długi czas, ponad rok. Więc mogliby się w końcu wziąć za to, taki mały błąd, a nie potrafią tego zrobić. Też widzę byczysko takie wielkie. Kręg szyjny dostał. I pczachę. A dodali już tą aortę? Aorta płucna i tak dalej, czy nie? Nie, nie widziałem. Mówię, to jest przy tropieniu, że tam wiesz, krew. Aorta płucna, aorta szyjna. Nie, sorry, aorta i żyła płucna. Tak to się nazywa. O. Tak to tłumaczyłem. Cholera, póki to nawet trapa miśka nie miałem żadnego, nie? No, tutaj jakoś chyba kiepskawo. A ostatnio właśnie tu obchodziłem dookoła z chłopakami, jak jeszcze miałem namiotik, to od zatrzaskania. Mówię, najlepsza godzina to 12, nie? No możemy spróbować o 12. Nie no, póki nawet tu w dole, wiesz, nic nie widzę. No to możemy z restarta zrobić i tak, ten konkurs to tam o... Ale czekaj, dojdź tu do mnie i pójdziemy na to Bajorko, może coś będzie. A później jak o 12 zaczniemy, to pójdziemy... Gdzie ten nawet? Pójdziemy tu na bagna i później skoczymy na ten misiowy, wiesz... Misiowy stawek. No dobra, tam w dół potem, tak? No! Tam w prawo, tam gdzie wykrzyknik. Dokładnie tak. Tam gdzie jest taki, no. Nie wiem... Studnia taka wielka, naturalna, bo to jest takie głębokie, nie? No. Skorzystałeś jeszcze raz z wyprzedaży, czy nie? Tak. I na ile kupiłeś na rok? Nie, na pół roku. Po 20 dolców. Opłacało się. Opłacało się, opłacało się. 10 zł za miesiąc. No i tak, tylko wiesz, taka promocja, nie promocja trochę, nie? Jeden dzień, mogliby zostawić dwa. No. A z tymi Wielkanocą w tym roku też dali trochę ciała, bo w zeszłym roku, wiesz, trzeba było zbierać jajka i tak dalej, a w tym roku jakaś pustka, nic takiego specjalnego nie ma. No, konkursy takie porobili, wiesz, dla tej... No i to jeszcze wygórowane, wiesz, to jest tak, że ci, co mają beczki, to sobie postrzelają, nie? Tak. A ci tacy, wiesz, goście, którzy dopiero zaczynają, czyli mają, wiesz, kasy do wydawania za dużo, to, wiesz, podstawowe bronie, member i beczki przecież sobie nie postawi. No już tacy, wiesz, myślą tylko o kasie. A ta zniżka na szutce? 70 emsów. Kuźwa też mi coś, nie? No, śmiech. A na lulecie chyba 45 obniżyli. Mogliby zrobić już jakiegoś bundle, że wiesz, cały zestaw 9.3 za jakieś, nie wiem, 700-800 emsów. Bez przesady. No. No, wiesz, jak to oni. No, ja, tak, ja już wiem, jak to oni. Ja już wiem. Fajnie ładuje tego Marzera. Odciąga ten zamek. No, a z kimś się gadałem, to mówią, że się dziwią, że nie dali jeszcze tego magazynku odczepionego, nie? Czemu? Tutaj nie było odczepionego magazynku. Nowsza wersja miała. Albo ten, ta modyfikacja Lew tam jakiś. Lew? Dobrze mówię, Lew. On też miał magazynek. I to chyba odgórnie ładowany, jak dobrze pamiętam. No tutaj masz odgórnie ładowany, ale tego... Wiesz, co mi chodzi? Wiem, w Mosinie jest takie coś, że w takiej łódki ładujesz. A w mojej Mosinie, co miałem po ojcu, to nie było takiego czegoś, wiesz? Normalny miałem krzyżowy sposób ten, wiesz, ładowania, że wiesz, jeden nabój szedł w lewo, drugi w prawo, tak wiesz, na przemian był składany. No, tak jak tutaj jest. Ale tu powinno być, dzisiaj też w Filcach chyba mi się żalił, nie?
Że za słabo ładujesz, by nie mocniej docisnąć te. No tak, ja to też zauważyłem. Powinien wciskać tak ten, a on tylko tak wsadza. To też zauważyłem, bo sobie oglądałem filmiki jak prawdziwy, wiesz, prawdziwego jak strzelają. I tam właśnie gościu tak wciskał. Wciska, no i to jeszcze trochę ten Tak. tryk, tym pstryk, nie? Tak. O, jeszcze znalazłem ten muchomora czerwonego. 51 gram. Ty, mam tu miszka. Uważaj, nie biegaj. Świeży trop. Od Dobra. 1 minuty do 24 minut. Okej. Znaczy poniżej minuty nawet. Tylko że mi tu Black Trail gdzieś spadł, nie? Ja i tak idę w kłódzki cały czas to. To jak chcesz, to idź w moją stronę już, nie? Jak będziesz widział tego miszka, to śmiało wal. Słyszę na razie te muchy, wiesz. Pszczoły, a, czyli że wiesz, miodny misie gdzieś tu idzie. Nie, ale to są muchy, one do tego, do kupek jego chodzą. No, a w ogóle widziałeś to? Symulator kozy wyszedł, nie? To durne. No to już na Kickstarterze, wiesz, zapłacili za symulator niedźwiedzia. No to kurwa porażka, symulator niedźwiedzia. Widzisz łapy, jesz, nie wiem, te jak się nazywa, świnie, jagody, wiesz, ryby łowisz. Ale to są takie gry, no totalnie z dupy, że tak powiem, nie? Wiesz, to kiedyś była na tym, na Amidze jeszcze taka gra, Wolf się nazywała, a potem Lion. To był właśnie symulator tego wilka, a później symulator lwa. No wiesz co, nie miałem Amigi. Pierwsze miałem Pegasusów dużo, a później PS2, a później komputer. To było, no to na Amidze, bo na PC-tach tych pierwszych było tak samo. Poczekaj, gdzie ten misiek mógł pójść, bo ja miałem jego, wiesz, już w czarnym okręgu. Mogłem nie strzelać tego Black Tile'a, ale nie widziałem tropu wcześniej. One są Dobra, mam przydatne. drugi trop jego. Jakbyś chciał go wytropić, to byś musiał się popsikać tym. Nie, powiem ci, że nie psikam się i ostatnio zgitnie. Ja w ogóle się tym nie To psikam. chodzę w tym Ja w wojskowym ogóle. moro, nie? I jest jakoś, powiem ci... Wiesz, ja wiem, że to jest to samo co Bone and Crockett, nie? Ale według mnie działa troszkę lepiej. Ostatnio chłopaki się śmiali, że jak testowałem pierwszy raz, to w sarnę podszedłem na, wiesz, na 2 metry i nawet nie chciało uciekać. Ale pamiętaj, kiedyś na przykład nie było, jak zaczynaliśmy z tym Bone and Crockett, to nie było tego, że wiesz, że zmiana pozycji poszła zwierzęta. Dopiero wprowadzili to No. rok temu? To rok temu albo półtora. Tak. Na przykład i też częściowe spokowanie. Bo tak jak na przykład cię zespokuje, to jak się położysz szybko, to wraca normalnie i idzie sobie dalej czasami. Destos, tutaj już mam ten znowu czarny okrąg. Dobra, idę w tą stronę. Ja czasem nie wiem, czy właśnie on tu nie był. Ja strzeliłem i on się spłoszył. Ale nic nie biegło. Teraz zobaczymy. Tak, jest spłoszony na ciebie. O, czyli on musiał tam zrobić kubkę. Tu sobie podejść, nie? I jak tu już był, to strzeliłem, wtedy uciekł. Widzę kolejny trop. Będzie wszędzie każdy kolor tropu się sprawdza, niebieski, czerwony, a jak wejdziesz na Logger's Point, to żaden ci nie działa, nie? Tam te kwiatki są takie denerwujące. Nie, ten cyjan taki, ten taki niebieskawy, taki wiesz, No właśnie teraz mam jasno nie. niebieskie. Ja też. Taki Najlepszy. jasno niebieski. To się cyjan chyba nazywa. Czy coś O, uciekło? coś tam biegnie, jeleń. W którą stronę? Tam na dole. To dobrze, bo ten misiek poszedł tu w prawo. Idź już w prawo, ty. Ja tu jego tropy właśnie mam. Tu jest jego kolejny trop. Ale on, wiesz, długo nie ucieka, bo wiesz, jak miszka, jak strzelasz nie do miszka, to on wtedy nie ucieka, wiesz, tym szybkim krokiem, tylko tym takim powolnym, że zaraz się zatrzyma. Ja wiem, a jak go trafisz, to włącza rakietę. Daj spokój. No pamiętam, że na początku jak wprowadzili miszkę, to ja nie potrafiłem do nich strzelać, nie tak szybko biegał, bo to były pierwsze zwierzęta, które tak zapieprzały. Ty, jest bardzo blisko. Pokazuje, ty, okrąg, nie wiem, promień może ma, nie wiem, z 20 metrów, 30? No ja na razie Nie nic nie widzisz go tam widzę. z góry? Nie. Może znów się spłoszył.
No pewnie tak, bo ale mówię. znajdziemy dziadę. Bo ten lasek taki gęsty jest najgorszy. Tu jest kolejny trop. Stawiam na spłoszony. Czekaj, coś tam widzę. Łapiti widzę byka. Ej. Ta? Byki łapiti są. Dużo? Znaczy dużo? Ten jeden taki średniawy. Ale czekaj, widzę tak, tylko... Jakby coś to tylko nie podnoś, bo ja mam do misji 400... Okej. Okay. O, też widzę, czekaj. Ja widzę tylko jednego, widzę tylko. Ja też widzę, 250 do 430. Jakiś padaka. No, misiek spłoszony, na niego poszedł. Ale ja idę za miskiem. Widzę go, poczekaj. Widzisz miśka? Widzę go, no, tylko czekaj, jak się trochę... Daleko? Poczekaj. Mogę do niego podejść, żeby go zobaczyć? Wiesz co, jest... Czekaj, nie chcę zmieniać, bo jak ruszy, to już nie zdążę zmienić z powrotem. Czekaj, ja... go w łapiti. To ja strzelę w łapiti, co? Czekaj. Niech on by... Dobra. No, czemu nie strzelałeś? Niegotowy byłem. Mówiłem, powiedz, jak będziesz ten, gotowy. A to nie słyszałem, nie nacisnąłeś. Ale i tak tego miśka spartoczyłem. Ale leży. Leży? No jak dobrze widzę, to leży. No leży. To, zobaczymy. Muszę się sprawdzić, czy tego opity trafiłem. Bo ja tak, wiesz, usłyszałem tylko, że wie, że mam go. Jak powiedziałeś, ale ci mówię, czekaj. I już strzeliłeś. A to nie słyszałem. To albo nie nacisnąłem, no, pewnie tak. Mi się nie wcisnął do końca przycisk myszy. Ja myślałem, że ty go w ogóle masz, wiesz, w celowniku tego... No nie wiem. Lapiki. Na płuca serca dostał, wiesz, ten twój. Bo już widzę po farbie. No to dobrze dostał z tego, tylko... Na jedno płuco chyba. Tak, standard. A ile ci pokazywało w ogóle? Co ile? Nie wiem, za daleko był. Tak widziałem go, wiesz, no. 84 kg. No. Iski takie. Chodź do zdjęcia. No idę. A widzisz, słychać te muchy. Bo to muchy, bo to do, wiesz, do tego. Do odchodu lecą. Spójrz wyżej trochę na X. Na X-ie spójrz wyżej. Jeszcze troszkę. Jest git. Jeszcze sprawdzę, no sprawdzę, czy tego łapiti trafiłem, nie? Bo dwa razy go strzelałem, ale raczej nie. Za daleko zakrzykanie było. A to szlachetnego, czekaj, to znaczy czarnego gniazda. Gdzie ten łapiti trochę? Tutaj mamy chyba jego... Tak, tak. Gdzieś tu pobiegł na górkę. A on beznadziejny był. No ale jak go, wiesz, pozdrowienia od Doka przyjdą, nie? No. Okej. Okay. Mam jego ślady, ale chyba bez farmy. No tak wysoko bym już go nie strzelił. Już poza polem widzenia. No to jest ślad. Reset 12? No chyba tak zrobimy. Czekaj, tu jeszcze popatrzymy na to stronę tego jeziorka, ale to już i tak co było, to uciekło jak coś. Tam nad tą rzeczką czasami tak łażą, wiesz, po brzegu. No, tu on czarne ogoniasy spłoszone. A ja ten Hunter Mate'a naciskam. To tylko ja. Moja czarna ogień z tego zapewne. No. A jak? Niedźwiedź, czekaj. Gdzie? Nie, to krzaki. No też na początku myślałem, ten tam z prawej strony, ta, za drzewkiem. Tak. Takie czarne, nie, i tam.
wyglądało jak niedźwiedź. Nie rusza się. U ciebie też taka pogoda dzisiaj lipna? Grad pada w Poznaniu, daj spokój. No, a u nas tak deszcz, tak się piło, tak wiesz, była taka chlapa. No u nas, wiesz, lodowato dzisiaj strasznie. Ja sobie wczoraj wziąłem, wiesz, kurteczkę letnią, że weź schowa mi tam kobito. Wracam dzisiaj, a lodowa taka z marcą, że szok. No, ja też tak. 11 stopni było max u nas. Widzę tego, łanie. No to walią. Ale nie wiem, czy są dwie, nie są, nie? Tak, to czekaj, idę. Zaraz się przyjrzę. I samiec jeszcze gdzieś jest, ale spłoszony pokazuje. A, zobaczymy, czy podejdzie to. Jak to? Ty, misia widzę, niedźwiedzia mam. Tak? Tak. No to dobra, to mierz go. Jeszcze go despotuję. Czy coś w ogóle dużego? 140 kg, sam miejsca, a, mówię. Widzę go, no. Jakieś maluchy dzisiaj. A fajnie padło. No, nie, chyba wiesz, za bardzo w lewo strzeliłem. Pewnie dostała na ciało łopatkę. A tylko to by, po tobie widziałem, jak spudowałeś, bo się kurzyło za nią. No, tak fajnie tak uciekała, tak biegła. A ta łania gdzie pobiegła? O, tego to już nie znajdzie. W ogóle samce jakbyś polowaliśmy, czy nie? Nie. Same samice, nie? Samice. No. No tak samo jak ja dzisiaj mówię, polowałem i cholera 6 miśków czy 7 i żadnego samca, wszystkie poniżej 15 samiczki. No 14 za... I 3 razy dostała, lewa przednia noga, żołądek, prawa tylna noga i ciało, żołądek, lewe płuco. Ja nie trafiłem, nie? Nie. Ale ja za to tak aż 3 razy. No nieźle, nieźle. A, myślałem, że jeszcze są jeden tropy miśka, a to były tego. No, mówię, dobrze widziałem, dwie łanie były, bo są dwa różne tropy. No co, idziemy jeszcze tam do końca granicy? To kawałek możemy podejść, zobaczyć, czy coś tam się nie kręci jeszcze na ruchomy cel. No, kurde, tak, dobrze mi się z tego strzela. Ogólnie powtarzam się strzał fajnie, wiesz, że jak nie trafię za pierwszym razem i drugi raz przestrzelać, to wtedy mi się wygodnie z tej broni. Nie wiem, czy przez lunetę. Ogólnie taka dziwna, wiesz, czasami jak strzelam na daleko, to mówię, ale ma mały zoom, nie? A z drugiej strony zajebiście się strzela, bo wiesz, cały czas mi wchodzi wszystko. No tak, bo jest, wiesz, małe powiększenie i nie buja. Ale ten krzyż czasami, na przykład strzel do baribala, to cię zlewa z baribalem, nie? Jak na czarnego celujesz. Ale to są uroki. Co tam widzisz, łania? Nie. Idziesz na drugą stronę? Nie, ale chyba nie. Tam już chyba nie ma sensu. Ja bym jeszcze doszedł do końca, wiesz? Idź z lewej strony, tam. Wejdź sobie w ten lasek w środku. No dobra. Pamiętam, jak się bawiliśmy wtedy, wiesz, w naganianie miszków. No ja mam na gonie. Ja wam nagonię i mnie zjadły. A to by wychodziło zawsze. A mnie, kurde, jakieś, wiesz, coś miało do mnie za każdym razem, jak tylko próbowałem i albo mi uciekały, albo mi zżerały. A ja zawsze głupek kapteczki nie brałem, bo zapominałem. I później drał i ten haktar, wiesz, kilometr do was biegnie.
Chyba widzę ten, Black Tyla tam. Znaczy, no masz łanie Black Tyla po lewej stronie, na drugim brzegu. Jak przez ten lasek przejdziesz na lewo, to tam jest łanie Black Tyla. Na razie nie widzę nic. Zaznaczyć ją? No, w którym miejscu? Już ci ją zaznaczam. Tam, zaznaczyłem cię. Tam hen daleko? A może czekaj, bliżej troszkę. Nie. Tutaj, sorki. To ja nie widzę, bo mi tu zasłania jeszcze ta wycepka. O, ale zapomniałem, że my jesteśmy na tym, wiesz, takim cypelku. No, nie, to ja nie widzę, bo mi to zasłania ta wycepka. No, może śmiało iść, bo ona jest już tam na drugim brzegu, nie? Tam sobie stoi, widziałem. Śmiało. Ja tu póki co nic nie widzę, żadnych miśków, nic. Czekaj, Wapiti chyba widzę, naszego. Tak, jest nasz Wapiti. A nie, to inny jeszcze. To nie ten sam. Jeszcze mniejszy porożono. Okej. A co? Ile potrzebujesz do tej misji? 453. Czasem takie bez tego to warun dobrze. O, widzę tą łanię wybiegła. Masz łuk czy nie? Nie. To co, przymierzasz tego łapiciaka? Wiesz, wszedł mi ten. Do ten cypel wszedł mi, nie? Będę wabiłem go i teraz czekam, aż mi wyjdzie. Ona powoli do mnie biegnie, tak się wie. Podbiegaj się, zatrzymaj. Nie masz łuku? Nie. Cholerka. Ale z taki szybki słuch mi się wiesz, przydał mi stanie, bo ja mam łuk. Dobra, więc to zmienię sobie na 300. Jeszcze chwilę mogę poczekać spokojnie, bo ona teraz stoi i ten. Zaraz mi wyjdzie. Okej. Okay. Powiedz, jak będziesz gotowy, to ja się przymierzę. Do 380-440 kilo, więc nie wiem, czy tego zaliczę na misję. Ale dam ci go do podniesienia. Dobra, jestem gotów. Dobra, czekaj. 3-4. Dostał na Elita prawdopodobnie. Akurat jak powiedziałem 3-4, to wiesz, chwilę wcześniej się odwrócił dupą do mnie. A ja tam strzelałem w biegu. Tak, wiesz, leży? No. Odkąd weszła ta mapa, zawsze chciałem te wodospady tam wejść na niej i skoczyć z nich, ale się nie da. Cholera. Ej, kupa misia jest. Są baribale gdzieś tutaj. Przejdź ten, na tutaj na lewo, iść na ten drugi brzeg właśnie. Tu gdzie idziemy, na ten cypelek taki. Są tropy misia. Teraz szukam tego łapiciaka. Tam gdzie zaznaczyłeś ten? Co zaznaczyłem? Na tą kropkę czy co? Nie, to jest stołania. On poszedł tam, w tamtym kierunku, tam gdzie zaznaczyłem. Na ten, wiesz, ostatni, już przy granicy. Póki co szukam tropów łapiciaka. Zaraz się okaże, że nie dostał. No kuźwa, dostał, no widziałem jak ten. Zachowywał się po strzale. Mam za to kolejny ślad tego miśka, nie? Kolejna kupa. 25-50 minut. O, ja tu mam jakieś ślady ucieczki łapiti. To może ten mój? W tą stronę, o tutaj, gdzie idę. O, ja mam już trzecią kupę tego misia, nie? A tego łapiciaka swojego nie widzę tropów. Widzę jakąś tą... Ej, mam tropę misia. Właśnie wbiłem 8 level w misiach. Tropę misia prowadzę... Widzę łapiciaka swojego. A ja widzę... Dobra. Łanie daleko. Ty, tu jest pełno tropów miszków. Ty, może weź tu skocz do mnie.
Dobra, to i to co, raczej widzę tam jak jedna ta łania biegnie pod... No ja widzę swojego łapiciaka, mogę gość... Gotów jesteś, żeby strzelać jakby co? Czekaj, i muszę tylko dojść na brzeg, żeby się położyć. Okej, okay. Bo ten łapiciak idzie, nie? Do lasu mi wchodzi. No. Jak coś, to go walwiesz jak tam. Ile jeszcze? No dobra, wal go, bo ona mi znikła gdzieś z oczu, wal. Leży. I tu mam Baribala. Tak? Nawet, nie, dwa różne tropy mam, dwa miski będą. I one właśnie idą tam do góry, gdzie to łapity wchodził. Jak przejdziemy na drugą stronę, to tu są tropy. Okej. Okay. Widzisz, jednak coś jakiś mam, wiesz, zmysł, żeby iść tutaj. Na elitę to za pierwszym razem, no dobrze mówię. Bo tak na dupsko go celowałem. Jak znajdziesz, to poczekaj to tam. Znaczy on leży, ja już go widzę, nie? Po prostu muszę przejść na drugą stronę. Gdzie jestem? To zaznacz go, ja też tam pójdę i podniosę, może akurat. Możesz iść spokojnie do mnie i my weźmiemy w ogóle chyba ten lasek od prawej strony, wejdziemy tam sobie do góry i pójdziemy tak sobie środkiem, nie? Bo te miśki tutaj jakoś tak dziwnie się rozeszły. Masz apteczkę jakby co? A nawet nie wiem. Zaraz zobaczę. Nie. Czekaj, co to takie białe? Gdzie? Okay. Aha, to myślałem, że to ten, to ty koło tego łapity. Łapity, no, chodź podnieść. Myślałem, że to biały ten, wiesz. Baribal? No. Dobra, podbiegnę tam do ciebie. To ja tu już ten miśka trop podniosę, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku idzie. Dobra. Chyba miśka, tak mi się wydaje, wiesz? Tak akurat przechodzi przez wodę. Tak, miśka. Wędrujący, więc jak już możesz, wiesz, jak dobiegniesz do niego, to spokojnie. Dobra. Tam jeszcze możesz biec, ale jak już będziesz przy nim, to spokój. Są u niego jeszcze dwa trapy. Zobaczę, czy spłoszony, czy... Ale chyba spłoszony będzie. Na pewno, bo wiesz, jak się strzelało, to na... A nie, 1 do 24 minut. Weź nie biegnij w ogóle. No nie biegnę już. I tu jeszcze mam jedną tropę, zaraz zacząć czego. A to są czarnoogoniastego. 416. No, widzisz. Troszkę za mało. Chodź tu do góry teraz. Ja tu poczekam na ciebie przy tropie, nie? No i ten teraz wabik, Predator Jackrabbit by się przydał, żeby, wiesz, zwabić trochę adrenaliny i cię zżera ten niedźwiedź, jak mi go nie trafisz, nie? No, fajnie by było. Ogólnie ta animacja, wiesz, ataków niedźwiedzia jest słaba. Animacje ataków ogólnie są słabe. Nie, maleństwo. A ile ci pokazuje? 70-150. Misiek to misiek. Samiczka. Tu jest kolejna kupa, ale coś ma chyba jakieś, wiesz, nie rzecz żołądka, bo co chwilę kupy są. Ten niedźwiedzie tylko chodzą, a gdzie są, wiesz, że stają, na drzewa powinny się wdrapać, chociaż, albo niech się ocierają o te drzewa. Chyba wdrapywać to nie ma, wiesz, czego w ogóle od nich wymagać. To nie jest chyba, wiesz, półka w ogóle. Tak. Oni tylko umią, wiesz... Kasę brać. Statyczne takie. No. Nie no, kilka animacji by się przydało, wiesz, stójka, wiesz, patrzenie, albo jak to niedźwiedzie ryczą, jak umierają, słyszałeś tym, nie? Jak niedźwiedź umiera, to wiesz, jest postrzelony, taki umierający, to wtedy takie dźwięki wydaje. Baribale. No, takie umierające, jak, wiesz, wołanie, pomoc.
O, i tu jest spłoszona już. Czyli tu musiała być, jak strzał oddałem, nie? No. Ale dobrze pobiegła, tam do góry. Na równinkę. A tu tak beczkę postawić, zobacz, taki rzadki lasek tam z lewej strony. No, a tutaj tak, wiesz, na górkach to kiepsko. No, drzew za dużo. Najlepiej tam na bagnach. Tylko, cholera. Jakby tam były gęsi te wodne, a nie jakaś lipa jest, wiesz, na polu ci lądują. Ja wiem, że wiesz, lądują te barnikle na polach, ale bez przesady, no. O, i tu już wędrujące. Zrobiłem tą ostatnią misję z tym dzikiem. Jaka była? No, przy ambonie się respił, trzeba było go zastrzelić. Przez przypadek w ogóle, to już jest uciekający. I ja tu antrop wyżej też. No tam jest. Bo ten... bo ja tam na lisy chodzę, nie? Widziałeś? Mhm. No ja wiem gdzie. O, ta jeleń. Byk, a gdzie? Weź zaznacz go. Czekaj, zawołam i zaznaczę. No ja podniosłem Baribala, strop i idę dalej. Ona do granic pobiega, więc prawdopodobnie się cofnie, nie? On odrzuci ją w lewo albo w prawo. No, to ja idę w tą stronę. Tak jak ten się odezwał. I ten, i tam... jak zawsze startuje na lisy, nie? Startuje no. I nagle się dzik odzywa. I wiesz, a tak jakoś nietypowo, bo tam nigdy dzików nie ma. Idę zobaczyć, pod tą ambonę patrzę, a misja już tam, wiesz, się... Coś tam napisało, że tego, no to strzeliłem go i zaliczona. Koniec. Tu już jest wędrujący, mam go. Cholera. To mały okrąg i ona właśnie, ty też się znajdujesz w tym okręgu, więc tam patrz uważnie. Dobra. To jest najgorsze, wiesz, fajny teren, mało lasu, ale... Tutaj ale pod górkę idę i nic nie widzę. Pod górkę jest najgorzej, tu zresztą są takie góry, doliny, to... Ona chyba... Właśnie tu... Szybciej spieprza, jak wiesz, jak tylko tam podchodzisz, to trochę bliżej. A jak raz była spłoszona, to jeszcze jest, wiesz, łatwiej ją spłoszyć, nie? Tak. I tu chyba znowu jest spłoszona, zaraz zobaczę. Tak, zgadza się, spłoszona znowu. Co, pokazujesz, że za rezerwat pobiegła? Nie, dobra, już nawróciła. No tak na chwilę tylko. O, czekaj, widzę. Widzisz ją? To zwal śmiało. Bo mi się wydaje, ale czekaj. No, to tam gdzie patrzysz, tam pobiegła. Tam gdzie patrzysz. No, czekaj, to... No jest. No jest. Dobra, wyciągam giwerę. To ona jest przede mną gdzieś tutaj. I to momencik. A to jest cynamonowa w ogóle. Tak. No, to super. Uwaga, ale słabo ją widzę, ale spróbuję. A ja ją widzę idealnie. Na łapę dostała chyba. Tak? A, dobra, trzeba dobijać. Trafiłeś? Nie. Za tymi, za krzaczorami biegnie. Dostałeś ją? Nie wiem. Jak tam podbiegnę, to zobaczę. Kurczę, uciekało. Powinna dostać prosto w ogonek. Sztych odwrotny. Zaraz zobaczę, gdzie ty ją trafiłeś. Trochę sobie level pobijemy. Ja pewnie gdzieś kiepsko, bo tak była, wiesz. Na ciało pewnie dostała. Ale to strzelałeś tam na kręgi bardziej, czy tak, wiesz, między łopatki na płuca chciałeś? Na ciało, no. Jest na ciało. Ciało. To nawet już ci biegnę. Jak na ciało, bo jak ja nie trafiłem, to wiesz, szkoda, żeby uciekała. Tu jest już spłoszona. Ja chyba tu strzelałem między drzewami. No, dwoma akurat. Czy jest coś? Chyba leży tam, albo mi się zdaje. Nie, zdaje mi się.
Tu jest znowu ciało. No to może ją tu trafiłeś na ciało. To może padnie. Ciało. Nie, raczej, raczej jej nie trafiłem. Ale jak farbuje, ma 24%. 16 do 32. To padnie. Chyba. Jeszcze nie mam 16 levelu na baribalach. Sorry, Destos. No ty tak maniaczyłeś te baribale. O Jezu, pamiętam jak... O, miałeś... taką manię na ten niedźwiedzie, ja, że... Ja jej męczyłem na potęgę. Tam. No ja pamiętam, grasz łapity? Nie, idę na baribale. I siedzi dwie godziny i męczy te baribale, męczy, nie chce im odpuścić, nie? Nie pamiętam jak ten. Dopiero jak weszły te brunatne, to... Ale brunatnych już tak, brunatnych chyba już tak nie wiesz. No. Już chyba tak cię nie podeszły, wiedziałem. Nie, ten... no trochę tam, trochę barwałem, wiesz, tylko tam gorzej było je znaleźć, bo... Jest trop z prawej strony. No jest. Ale te baribale to męczyłem na potęgę. No pamiętam, ile tam ich, 1200 ich miałeś? No. No jakoś tak. No mówię, że chyba nie trafiłem, wiesz, bo tu jest cały czas spłoszona. No. I nie chcę farbować. Już się raz pofarbowała na rudo, co dalej chcesz? Zobaczymy. Jest kolejny trop. No widzę. Ale ona tak biegnie przy tej granicy, więc zaraz powinniśmy mieć ją, wiesz, w garści. No. Tu jest spłoszona. SMS-y miałem, wiesz? Czytałem SMS-y. Leży. Leży? Czy nie mogę wstać? No. Leży sobie tutaj. Chodź na fotkę. Idę, cynamonowa mnie odpuszcza. A, no. Jednak ją trafiłem. Ja trafiłem na łopatkę, a ty trafiłeś w nogę. Aha. Czyli ani w dupę, ani wie, tam gdzie chciałem. Tyłek, w zad. Jaką dupę. Powiedz jak cykniesz. No to czekaj, ja chyba wstanę, poczekaj. Też mogę kłusnąć, to nie wiesz. No właśnie, albo ty kłócnij. O, dobra, czekaj. Głowa tu do mnie. W drugą, znaczy... No, o, trochę wróć. O, dobra. Idealnie. Dobra, mamy. No. W czym ty tu chodzisz po tym Red Feeder Falls? W tym 3D camo. Sneaky 3D, nie fal, to zwykłe, tak? Forest camo. Tak. Kurwa, coś mi gęba ziewa, wiesz? No bo to już 23. Trzecia, no. Co na święta planujesz? Maniaczysz w The Hunter? A no, mam też chrzciny małego. Teraz święta? Mhm. Ja na 28 swojej córy, nie? Razem ze ślubem. 28, 15 ślub i później chrzciny, nie? No. Tak więc wszystko powoli do przodu.
Ale są błędy w teksturach, powiem ci, nie? No, widzę to takie... Widzisz? Prześwituje, prześwitujący? Tak. Ale to jest aż taki ogromny prześwit. No widzę, widzę, jak jezioro wygląda. O, ja pierdzielę. O, wziąłem lornetkę, przełożyłem i już go nie ma. Nie wiem, tekstury się nie załadowały? A ja widzę w lornetce dalej to białe. A mi znikło już. Czego tu mamy tropę? Ale to łania, czarna ogoniasta. Wygląda, ale tam nic nie ma. Nawet się coś tutaj odbija. To jest tak jakby niżej było ta tekstura. No, jakby, no mówię, mi wcześniej zaskoczyło, jak przy tą radkę tylko spojrzałem. To jest tak jakby był, jak płyty tektoniczne były na siebie nałożone, nie? Jedna wyskakuje. Tylko, że jakoś trzęsienia ziemi nie odnotowałem. Tak, tak się ułożyło, było tak płasko i nagle tak się, wiesz, powyginało w teren. No jest byk czarnoogniasty tam na ciebie poszedł, więc jak chcesz to zawołaj. Znaczy tropy prowadzą na ciebie, nie? Na winie to się zastrzeli, ale słyszę muchy. Mówisz, kupa gdzieś jest? No, chyba. Jakie dawno nie byłem w tych okolicach Redfeeder Falls. Ja tu nigdy nie byłem. Rezerwat Czerwone Pióro, poczekaj, Redfeeder Falls, tak? Redfeeder, Czerwone Pióro. W tym miejscu nigdy nie byłem. O, jest tutaj, jest ten jeleń. Wodospad Czerwone Pióro. Słyszałeś jelenia? Tak, tak, mam go przed sobą w ogóle. No, no, ale to gospodarz, widzę, że ma 7, ja mam 10, więc to dla gospodarza. Już ci mówię. Nie, średniak, totalny średniak, wiesz? Zaraz wyjdzie 55-135 punktów. Tylko widzisz go? Zera. Jeszcze nie. Zaraz go zobaczę. Nie jest tutaj na górce przede mną, nie? Zawołaj go, to zacznie iść, bo teraz stoi. No, zawołałem. Jeszcze raz. Idzie już. Ale słabiak. Wiesz, będzie nas z 80 albo 100 punktów. Jeżeli no, będzie... Widzę go. Widzisz go? Totalny słabiak. Znaczy średniak, nie słabiak. Bo słabiak to wiesz, to te szpicaki, nie? Nic nie ma, tylko wiesz, dwa takie różki wystające. Ładnie. Tak, właśnie powinieneś do miszków strzelać. No i kto to mówi, sam spieprzyłem dwa. Ani jednego widzisz, nie ten. Ale wszystkie na płucach. No, może oprócz tej cynamonki. Może, no, a ja ją vlogę, nie jestem lepszy. Ale i tak, że się wykrwawiła. Znaczy, na dwa strzały to już tak. No, no widzisz, źle wyceniłem, 115. Bliżej górnej granicy, a nie wyglądał. Eee, tylko dziewiaki. Ogólnie, powinien powiedzieć, czarnoogoniastego długo nie strzeliłem porządnego. Próbowałem ja polować... Ja dużo strzelałem, jak było jeszcze... Zanim coś porobili... Zanim były, jak były tak duże jak mulaki, wtedy strzelaliśmy, no, pamiętasz? Ale ten... były po... Takie duże strzelałem, a później coś porobili i same takie średniaki no, już... Były, patrz, na początku jak wprowadzili, to mieli takie samą potencję, jak, taką samą punktację jak Muldiry, nie? Jak Mulaki. Tak, ale później zaczęli ten... wprowadzać ten Trurax, nie? True Random Alter Configuration System, nie? Jak wprowadzili Trurax, to zmienili od razu, że maksymalna punktacja Black Lightning chyba teraz jest 190 czy tam 200, że to bardziej odpowiada tym normom światowym. No i tam przez jakiś czas właśnie mi takie wychodziły takie kobany fest. A później takie coś tam porobili, jakiś patch robi czy coś i już same takie. No, w międzyczasie 140, właśnie zmienili to, pamiętasz, że zawsze będzie ten jeden wielki i wiesz, tak. 25% to jest tych średnich i 50% tych słabych, nie? Czy jakoś tak to było? Nie pamiętam tego podziału, ale coś w tym stylu. I to się zrąbało. No i wtedy się kicha poszło. A najlepiej było jak było diamentem. W sensie? No pamiętasz, jak miały te, wiesz, te... A, w diament, no no, Muldiry, no. Black Tide, i wtedy wiadomo było, że już jest ogromny.
Nie pamiętam, jak na White Hartie polowałem na mulaki. Tam mi bardziej pasowały mulaki niż na Logres Poincie, wiesz? No mi też. Ja w ogóle na Logres Poincie mi te jeleniowate nie pasują. No, a znaczy mi tam pasowały, jak były właśnie czarne. To tam lubiłem. Tam powinny być te, z takich jeleniowatych, to może te... kurde, jak ten zapomniałem. Później sprawdzę, się przypomnie. A żyją takie fajne zwierzaki. Też z rodziny jeleniowatych, wiesz, parzystokopytnych, ale nie pamiętam. Takie mniejsze, malutkie. Bużboki. A w tej Azji te mundżaki żyją, nie? To takie koza mają różki. Mundżak. A ty... ładne łączka tutaj. No ładne. Widziałeś w ogóle, że beczek jest za 125 emsów, czy nie? Co jest? Wabik beczek za 125 emsów do kupienia. No. Nie dają? Znaczy dają, ale nie wiem po co jest do kupienia drugi raz, nie? O, jest byczek. Koło ciebie, wołaj. Wołam. Powiedz mi, jak ten Parker Python, dobrze cichy jest, czy je wypłoszę? Znaczy... Cichutki, on jest cichutki. Znaczy, nie cichutki, tylko połalę go na miejscu, czy tak niezbytnie? Jak trafisz w organ jakiś. O, jak trafisz w organ. W serce. Postaram się po swojemu. To nie pobiegnie. Czyli, wiesz jaka jest moja, wiesz, nie? Taktyka, kręgi szyjne. A no to też można, no. Parker jest fajny. A w ogóle wiesz, z tych łuków, jak cokolwiek trafisz, to i tak padnie. Tak, tak. Czytałem, no właśnie na forum ostatnio chyba Kimi pisał. No ale to już tak jakiś czas, tam, ja też już od pewnego czasu to wiem, nie? Ale ten... ale jakoś tak nigdy, no nie wiem, nie miałem przekonania do... Bo tam trzeba długo tropić, jak coś trafisz kiepsko, to wiesz, to będziesz łaził. No to i tak idzie, wiesz, ostatnio przeszedłem z 5 km za miśkiem, nie? Ja go trafiłem z refleksyjnego źle. A dajże spokój. Tak, to no wtedy najważniejsze, żeby nie iść od razu, tylko chwilę odczekać, żeby się, wiesz, uspokoił, to wtedy będzie krwawił. Nie wiem, czy on nie jest spłoszony, ten byczek, nie? Nie, a czemu? A dobra, widzę go. Co? Jaki? Już ci mówię. Taki jak twój, a nawet gorszy. No, to z Mauzera. Nie, nie chcę płoszyć, przejdziemy się tam do końca, może coś będzie jeszcze, nie? Liczę na jakiegoś miśka jeszcze, jednego albo dwa. Jak tam dojdziemy dookoła. Bo zobacz, my idziemy już tu ponad godzinkę, nie? No. Jak my wyjdziemy tam, na ten cypelek do nas, to może już coś będzie. No to... Wiesz, jak go spokojnie sobie z Parkera spróbuję ściągnąć. Postaram się. Górny jest 20 pin, środkowy 40, dolny 60, nie? 40 środkowy, tak. 20, 40, 60, tak to jest. Ale coś było, jakieś przesunięcie i nie wiem, czy nie jest 25, 45, coś takiego, ale nie wiem. Znaczy na stronie tłumaczenia dalej, znaczy na stronie sklepu tak, dalej jest 20, 40, 60. Ktoś tam mówił właśnie na tym forum ich... oficjalnym, no, że 25, 45, 65? No, dlatego tak, żeby wiesz, bo nie wiem jak jest teraz faktycznie, trzeba by na strzelnicę pójść. Punktacja 15,95, waga 40-65 kg. Nie chcesz kupić? Odsprzedam ci go za 1000 emsów. Możliwość odstrzału. Fajna taka łączka tutaj. Ale co z tego, jak nie ma niedźwiedzi? O cholera, spudowałem, czaisz to? Da? Ale fail. Ale leży. No widzisz. Trzeba było od razu. Nie mam, wiesz co, nie mam z niego wyczucia. Z niego upolowałem chyba tylko 7 gęsi, bo na gęsi go kupiłem, nie? Tak? Ale coś na gęsi przestałem z nim polować, bo czasu nie mam. Ja z tego to bażanty i te indyki. Indyki to normalnie całymi Ty chodami, wiesz, no. Gdzie on dostał? No. Posłuchaj tego, lewa tylna noga, jelita, żołądek, wątroba. No. Tak go, że tak powiem, przeorało. A miało być na cicho, no. Czyli już wiem, gdzie celować. Bo ja powiem ci, na te strzelnice, nie lubię chodzić na strzelnice, stracę czasu. Jak mam iść grać, to wolę sobie na zwierzynie, wiesz, że tak powiem, poćwiczyć, tak? Będę wiedział, gdzie mam strzelać, a nie.
Znaczy, ale jest dobrze, wiesz, na początku, żeby tylko rozeznać, gdzie to leci, na jakich odległościach. Ja na przykład tam... Dlatego na początku się strasznie irytuję, odkładam ten łuk, wracam do niego za tydzień, nie? No. Z refleksem tak miałem pojęcie, o Jezu, ile sobie nerwów napsułem. A ja jeszcze, wiesz, ja to wtedy jeszcze nabiłem, jak było to celowanie inne, takie na czuja wyżej. Tak, tak, a teraz jest na ten grot, na grot, no. A kiedyś to tak trzeba było naprawdę na wyczucie i ten, ja wtedy to nabiłem na maksa, na jelenie. A długi łuk masz? Tak. A tego nie, nie wiem czy kupię. Najpierw... Ten długi łuk jest taki beznadziejny, że masakra. Jak go nabiłem, to go zostawiłem, odłożyłem i już więcej go nie brałem. Oni chyba po prostu go dali do kompletu ubrań trapera. Ja. Cicho. Idzie coś? Idzie gdzieś niedźwiedź? Niedźwiedź? Tak, słyszę go. Tutu, 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 tak? I łama na gałązki? Biegnie, biegnie. Na ciebie? Ale szarżował cię czy co? Leży? Leży chyba. Leży. Ło. Mówiłem, że jeszcze misiek tu będzie, no. Normalnie bieg na mnie. Ale szarżowała cię, czy co? No nie, uciekała, ale aha. No, na miejscu w końcu. Wbiło ci miejsce, pokazało? To w końcu, no. Które? 376. No to ja... Czekoladowa. O, czekoladowa, to już druga, bo ja też miałem czekoladowego na początku. Te samice. No to ja... słyszałem, jak tak wiesz, te kruki, to... No bo to jest ten dźwięk, nie? Ten wiesz, taki typowy, taki jakby śnieg ubijała w sumie. Ten dźwięk jest jakby śnieg, tak. Nie? Jakby po śniegu ktoś szedł. Jakby po śniegu. A ja właśnie słyszałem te muchy, wiesz? Pszczółki, jak to mówi Terka, pszczółki. Cieszę się, że się nie zżarła. Przecież te samice są mało agresywne. W ogóle te niedźwiedzie są zbyt mało agresywne. Ale nie trafiłem za pierwszym razem, bo ona jakoś tak skręciła. A to w serce ją trafiłeś? Nie, chyba gdzieś w płuca. Czyli dwa płuca musiałeś trafić, jak ten, nie serce. Bo na jedno się nie złoży. No, ale ten, ale tak fajnie wyskoczyła na mnie, wiesz. Fajne, to jest fajne, bo tak w multiplayerze tylko tak się może zdarzyć, bo na singlu ci tak nie zrobi. No nie, bo nie ma, wiesz, idzie jedna osoba. Tak. Tak jak właśnie idziemy sobie o tego, to jest idealnie, bo wiesz, one się płoszą, to mogą... Skakiwać jedno na drugie. No, zresztą te pędzenia na dziki wszystkie to też jest, wiesz, coś odskoczę taka, nie? Można sobie, no. Wiesz, iść, popędzić, pograć sobie, postrzelać sobie tak, wiesz. Wiesz, teraz jeszcze na te dziki mógłbym iść, bo jest Mauser. A tak jak miałem wszystko nabite i te dziki na maksa, to mi się nie chciało. Wiesz co, kupiłem tam R8 z kolimatorem na dziki i załatw, prawie nie gram teraz. Czekam się, beczki załaduję, będę właśnie nabijał u Filcaka. Ugadałem się z nim, że wiesz, on będzie szedł do mnie, a do niego, żeby nam atrakcyjność nie spada. Bo to jest chore z tą atrakcyjnością, co chwilę ci spada w dół. No, ale to jest dobre, że na multiplayerze, wiesz, wymiankę robisz. Ciekawe, kiedy to naprawią. No, jak to zrobią, to... No, to będzie lipa. Skończy się polowanie. Mam kupę miśka. Ja słyszę właśnie, ja też mam kupę i słyszę te bzyczenie. O, do 220, ale stare ślady. U mnie są 64 minuty. Znaczy 46 minut chyba, jakoś tak. Ja idę bardziej nad wodę, wiesz? No dobra, ja idę tutaj, tak w dół. Akurat zacznę pagórek, obeszliśmy tak dookoła, nie? Ja teraz sobie pójdę tam w stronę rzeki. Ogólnie zostałem jeden pocisk w tym 87, już 20 wywaliłem. Ale mam się 300 na szczęście. A to muszę sobie zmienić, bo jestem z łukiem. No ta czarna 300 tak mi nie podoba się, jakbym miał tą teraz wyjdzie, to ojeju, był zadowolony był, nie? Ta 300 dla mnie jest jakaś... No, taka no, jest. Sztuczna, no. Zobacz, że tamta w ogóle ma inną lufę, inny zamek, inne wykończenia, wszystko. No, niech ją dają. Też bym postrzelał. Ale właśnie mi się wydaje, że oni ją dopną do boksa i wydadzą później. No ja tego boksa i tak kupię, nie? No ja też. Jak już mam mieć wszystkie, to wszystkie. No. Retail, Electronics'a wersja. Tak, klucza. Pewnie. Może też twój będzie z 2012 roku klucz? Daję spokój. O Jezu, to jest straszne, co oni robią. Pewnie się nawet nie przeproszą nikogo, tylko wiesz, że to nie ich wina.
Ja w ogóle, Tak, wiesz, oni ci ale napiszą. ja cały czas się zastanawiam, jak to jest możliwe, że wiesz, gra zafoliowana, nikt jej nie Ale otwierał. Trzeba no wyjąć to instrukcję, co, żeby ten kod musieli zobaczyć. otworzyć, musieli ten przepisać i zafoliować jeszcze raz. Ileż to zafoliować? Ale że w Amazonie takie rzeczy by się działy? Bo to z Amazonu, nie? Od Amazonu hurtowni. Przecież to jest poważna firma, chyba że to Niemcy. Niemcy, wiesz, o Niemcach to... A to nie było od jakiegoś takiego Nie, tego? prosto od Amazonu. Amazon hurtownia, wszystko od nich. Teraz kupiłem właśnie od SK Games jakiegoś, nie? I znowu z Amazonu, bo ten SK Games sprzedawał tą The Hunter 2009 Best of Simulation, nie? A ja kupiłem 2012 od Amazonu. Bo od Amazonu idą szybciej, bo oni wysłali tym UPS-em, nie? Kurde, nie mam tego miśka, nie widzę go nad wodą. Ogólnie chyba poszedł w twoją stronę, a ja trop zgubiłem, ale to nieważne. A nie, czekaj, widzę miśka, widzę go. Tak, no to ma. Cynamonowy. Widzicie się kolorowe miśki. Ale daleko, jeszcze nie idzie w moją stronę. Teraz jeszcze by się przydało ten, ale kurczę, już po 11. Co, psa chcesz mi kupić? Iść na tego, no. Na brunatnego, wiesz, do kogoś wbić, żeby serwer postawili. No, no. Cholera, ale kijowo do strzału, nie? Muszę przejść na drugi brzeg. O, 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 cicho, cicho, wraca na mnie, idzie prosto na mnie. No, widzę. To ja się tu akurat tak ułożę. Ostatni pocisk mam w tym Mauserze swoim. Trzeba go dobrze wykorzystać. I znowu zawróciło, no cholera. Tam uważaj, żeby ci nic nie zjadło. Opowiadajcie w ogóle, jak miałem akcję wczoraj na brunatnych? Słuchaj, postrzeliłem brunatnego na ciało, nie? I szedłem za nim na tropy. I on... Wchodzę za górkę na tym Hemaldalu. I patrzę, on idzie. Normalnie idzie takim normalnym krokiem, wiesz, jak jest zwierzę trafione i po prostu dyszy, nie? I słuchaj, nagle na mnie po prostu się wydarł, wiesz, ostrzegawczo. I w momencie, w którym ruszył, złożył się w miejscu. Po prostu padł, nie? Rozłożył się plackiem i leżał. Ja wiem, że... A był trafiony na ciało, nic więcej. Kilka błędów. Ja jestem twój niedźwiedź? Jest tam? No, drugi, jestem w liderboardach dalej. Ale, no, no, ale wiem, ale tutaj ten... Wiesz co? Aktualnie go nie widzę. Nie wiem, czy wszedł mi za górkę, czy go spłoszyłem, bo musiałem przez wodę przejść. To jakaś łania mi się kręciła. No właśnie, widzę łanie z lewej strony i cholera, muszę na nią wejść, tak czy siak. A nie chcę, żeby mi spłoszyło tego miśka. Teraz tam jakoś może wyminę, gdzieś tu się odzywało, ale może nie wlezę na nią. A ta łania jest tu obok mnie, czy jeszcze inną masz? No inną chyba, tu się gdzieś odzywało. No i zobacz, te miśki tak sobie wędrują, nie ma co z nimi zrobić, tak to Predator Jackrabbit, bierzesz to gnieździenie zająca i wiesz... To jeszcze jeden misiek tu jest. A mam jakieś ślady. Co, widzisz go? Nie. Nie widzę, ale pokazuje mi je od poniżej minuty do 24, nie? Nie wiem, jaką poza, może za górkę w ogóle wszedł ten drugi brzeg. No bo ja też mam jakieś ślady, jakieś samicy znowu. Czekaj, coś mi tu idzie. Ty... Ta łania Black Tile mi tu idzie. Spróbuję ją ominąć. Jeszcze jedna! Cholera jak na złość. Od cynamoniaka nie widzę. Bo cichy jest Parker, tak? Tak. Na pewno nie spłoszy. Prędzej ona spłoszy, jak będzie biegła. A ja mam tu ślady spłoszone niedźwiedzia. Ale są dwie. Jedną mam na plecach, a drugą przed sobą. No nie, wcięło go. No. W którym miejscu? 200 metrów od ciebie na wprost, nie? O, wstał. Kuźwa. Patrz. Spał i wstał. Ale on jest właśnie tak felernie pomiędzy drzewami. Jak z lornetki przez lornetkę patrzysz, to wiesz, nie widzisz tych drzew, a jak włączę lornetę, to już nic go nie widzę. Wiesz, co chodzi, nie? No. Zaraz się ustawię ładnie, to
Zobaczę. Tak między drzewami to wiesz jak to jest, nie? Hit pointa zaraz będziesz miał złego. O i teraz pytanie, czy dostał, czy drzewo? Nie, łanie Black Tile na mnie wbiegło, nie? A do niego strzelałem, tylko nie wiem czy dostał, bo akurat wszedł na drzewo, nie? Między drzewa dwa, miałem prześwit i strzeliłem, ale to wyglądało tak jakby, wiesz, miał dostać, ale kula poleciała gdzieś obok, bo biegł w takim właśnie normalnym stylu, uciekającym. Zaraz zobaczymy. Głęboka woda tu jest, więc nie przejdę. Jakby co, będziesz chciał mi go pomóc ten znaleźć. Mhm. Albo dobić. To zaznacz gdzie, w którym miejscu. No tu jak idziesz akurat, nie? Ale tu głęboko... Czekaj, nie przejdę. Nie robota. No. Za głęboko. Idź do przodu, no. Cały czas do przodu teraz przed siebie. Ja tu nie przejdę, nie wiem jak. Cholera, nie mogę ich zrobić gorzej. No gdzie masz te ślady, gdzie on był? No, idź bardziej w lewo. Krew jest czy nie? Dobrze, to będzie lepiej. Na elita. Tak, zaraz będzie leżał, zaraz go znajdę. O, już 1%, to będzie gdzieś tu blisko. Jeden do 17, to powinien gdzieś tu być niedaleko. To teraz śladu nie widzę. Pewnie zjechała na dół. Mogło tak być. To już więcej nie ma. Co, nic nie ma tam? No nie, nie widzę. No ja szedłem tutaj brzegiem i nic nie widziałem, nie? A nie, to jest tamten ślad? Czy to jest misiek? Czekaj. Misiek, dobra, mam. Już między kamieniami tutaj została. Właśnie patrzę przez lunetę i nie widzę jej w ogóle. A, widzę jej grzbiet. 17. Wow, wow. Nowy największy. Powiedz mi, jak teraz tu do mnie przejdziesz, Paweł? Nie przejdę. Idę jeszcze po Black Tile'kę. Czekaj, ty ta... Ona stoi tam jeszcze? Cholera, o co chodzi? Rzeczywiście się... Ona uciekała. A, dobra, ja już wiem. To jest ta, co ją z łuku trafiłem, chyba tam leży. Aha, może, no. No i tak patrzę, właśnie leży, ty nie ruszę się w lunecie i nie widzę. Bo tu jest ta dostała na płucą łopatkę. A ta? Tak, to ta. No to ze strzałą. Ja nie wiem dlaczego tak ciężko strzela do tych jeleniowatych, zapomniałem, że im model zaktualizowali. Teraz też mają łopatki, nie? No, to tym się tak ciężko przebić. Trzeba dobrze trafić.
jogging na plaży. Oj, daj spokój. Jutro na którą do roboty? 6 rano, pobudka jak zwykle. A młode cię wcześniej nie obudzi? Znaczy córa? Nie, młode też tak wstaje. O 6, 6 tak najwcześniej, nie? A tak jak chwilę pośpi, no to tak gdzieś do 7 potrafi. Czasem tak. Jak ma dzień, to do 8. No, jutro może będzie spała, bo dzisiaj wymęczona była. Późno też poszła spać. Już po 8 ją uspałem. O, widzę. Tą, co mi uciekła, Black Tailkę. Leży. Dzisiaj w ogóle na umór próbowałem przeładować 300, nie? Tak dziwię się, dlaczego jeden pocisk ma? No cholera! Klikam tam, wiesz, przeładuj, i później dowiedzieć się skumałem, że przecież ona jest... Jeden pocisk ma w komorze. Zapominam. Bo wszystkie bronie, wiesz, teraz co wprowadzają, to są, wiesz, magazynkowe, nie? No. Lewe płuco, prawe płuco, łopatkę. No. Kończymy? No, podniesiemy i wychodzimy. No już podniesione, no. W sumie ile graliśmy? Od 9, o stary, z 1,5 godziny graliśmy. No, 3 godziny w grze, 2 minuty w grze to 1 godzina w życiu, to...